To jest ogromny prestiż, jeżeli chodzi o turniej, ponieważ to jest turniej upamiętniający naszego wybitnego trenera, Papę Sztama, Feliksa Sztama, więc już jest to 37. turniej, kawał czasu, z roku na rok coraz prężniej się rozwija. W tym roku mamy wyjątkowy, ponieważ jest on organizowany również w ramach stulecia Polskiego Związku Bokserskiego. W turnieju weźmie udział ponad 21 państw, mocne federacje, tak jak Armenia, Anglia, Uzbekistan, Francja i tak dalej. Cała plejada najlepszych zawodników, też duże wsparcie finansowe ze strony pana premiera, jak również Ministerstwa Sportu, więc myślę, że pozwoli on na zorganizowanie go na bardzo wysokim poziomie. Turniej rozpocznie się już 21 z Przyjazeki, w poniedziałek 22 jest uroczyste otwarcie. I codziennie będą dwie tury walk, czyli będzie seria dopołudniowa i popołudniowa. Transmisja będzie na naszej aplikacji na YouTubie oraz gala finałowa 26 będzie transmitowana w telewizji TVP Sport.